Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czasami się zastanawiam, ile my, ludzie wierzący, w dzisiejszych czasach nie rozumiemy i nie widzimy. Patrząc na uczniów z dzisiejszego fragmentu Ewangelii świętego Jana, aż chce się krzyknąć: Panowie, przecież Jezus wam wszystko mówi. O zdradzie, o swoim zmartwychwstaniu, o was samych. A oni nic nie rozumieją. Jedli z Nim kolację, przytulali się do Niego, byli tak blisko. To co my mamy powiedzieć, będąc tu i teraz? Jak mamy wierzyć? Jak? Przede wszystkim z pomocą Ducha Świętego i Biblii mamy ten boski przywilej, dzięki Pismu Świętemu, który umożliwia nam wiedzieć więcej i widzieć szerzej. Może nawet mamy sposobność być bliżej Jezusa niż ci, którzy opierali się na Jego piersi.